Cześć ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Shadow of the Tomb Raider, najnowsza odsłona Tomb Raidera, odnowionej wersji i również gra, na którą czekałam w pewnym sensie, ponieważ ta nowa seria Tomb Raidera jakoś strasznie mnie zaskakuje, za każdym razem dowiaduję się, że jest nowa gra jakiś miesiąc przed jej wyjściem i jestem zaskoczona, ale cieszę się tym, ponieważ nie czekam parę miesięcy na publikację i się nie męczę z tym, że kiedy już ta gra będzie, tylko jest miesiąc, oj, to akurat tak fajnie mija. Więc z tego się cieszę. Natomiast troszkę się ociągałam z zakupem tej gry, bo cena mnie przestraszyła. Bo wcześniej, poprzednia część, cena była 160 czy 170 coś złotych, natomiast ta część już jest 210 złotych na peceta. Na Steamie to jest po prostu, jak zwykle, cena jest zawyżona, no ale to już standard. Natomiast tak, kupiłam tą grę na G2A, to troszkę taniej mnie wyszło, ponieważ nie mogłam jej kupić w sklepie. Ja lubię mieć tego typu gry, takie wiecie, AAA, albo gry, na które bardzo mocno czekam, albo które mi się po prostu podobają i wiem, że które na pewno będę grać, które na pewno będę chciała mieć na półce, lubię kupić w pudełku. A ja niestety nigdzie nie mogłam znaleźć sklepu, w którym mogłabym kupić w pudełku. Wszędzie były pudełkowe wersje albo na Xboxa, albo na PlayStation 4, ale nigdzie nie było na peceta. Znaczy było, że jest możliwość, że ogólnie istnieje kopia pecetowa, ale nigdzie nie było, że można ją kupić fizycznie. Więc się ograniczyłam do wersji cyfrowej, co mnie dość smuci. Pewnie jak, nie wiem, za jakieś 2-3 lata gra stanieje, to sobie kupię pudełeczko, żeby mi ładnie wyglądało na półce. Ale tak czy inaczej, czas rozpocząć tą grę, wspaniałą. Tutaj drobny disclaimer, to jest trzeci raz jak nagrywam, przynajmniej to te pierwsze pół godziny, ponieważ za pierwszym razem strasznie miałam problemy z nagrywaniem. OBS po prostu mi nie nadążał, ale pozmieniałam parę opcji i już powinno być dobrze. Nagrywam też w 30 fpsach, tutaj także widzicie ilość kratek fpsów, bo karta graficzna moja daje mi możliwość odpalenia ilości fpsów w grze, żebym widziała cały czas. To jest dość pomocne, zwłaszcza przy nagrywaniu. Wy to widzicie, ponieważ w OBS-ie mam ustawione nagrywanie monitora, a nie gry. Tak wolę, tak nie jest wygodniej. Nie muszę się męczyć z opcjami w grze. Natomiast tak, teraz powinno działać dobrze wszystko. Jeżeli od czasu do czasu coś się tam przytnie, to przepraszam. Nie moja wina. Nie jestem już w stanie nic więcej zrobić. Nie jestem jakimś specjalistą od komputerów i od tej całego ustawiania tego wszystkiego. Zrobiłam to, co mogłam i już działa dużo lepiej niż działało za pierwszym razem, uwierzcie mi. Natomiast przy drugim podejściu, jak to nagrywałam, to stwierdziłam, że pobawię się trochę z dźwiękiem. Znaczy przy drugim podejściu to też tak trochę było jeszcze dopieszczania tych ustawień graficznych i tych ustawień w OBS-ie i tego wszystkiego, żeby to wyglądało lepiej. Natomiast przy okazji też ogarnają dźwięk, więc nie powinno być takiego rozjazdu między dźwiękiem z gry a dźwiękiem mojej mowy. W sensie, że gra nie będzie aż tak cicho, a ja nie będę aż tak głośno w porównaniu. Więc tak. Mam nadzieję, że wszystko będzie się dobrze zgrywało. Mi się wydawało dobrze, że było dobrze, jak nagrywałam swoje testy. Ale zobaczymy wszystko, jak to będzie tam, nie wiem, w czwartym, piątym odcinku, jak to będzie wyglądać, nie? Jak ja się już do tego przyzwyczaję. No i wtedy sobie odpalę odcinek i zacznę go przesłuchiwać i oglądać. Zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądać. Natomiast teraz to tyle, myślę, mojego wstępu. I zaczynajmy. Czas się wcielić w Lara Croft ponownie. Udać się do kolejnych ruin, kolejnego starożytnego miasta, do kolejnych starożytnych świątyń i zrównać je wszystkie z ziemią. Więc zaczynajmy. A, i będę grać na padzie. Sobie przyczepiłam pad do kompa i się bardzo cieszę. Ogólny poziom trudności będziemy na jedność dżunglą, czyli trudny poziom trudności.
Poziom trudności walki. Zdrowie nie regeneruje się w walce. Skrzynki z amunicją pojawiają się rzadko. Wrogowie mają podwyższony poziom zdrowia, a zadają większe obrażenia i znajdują larę szybciej. Instynkt przetrwania nie podświetla wrogów. Poziom trudności eksploracji. Brak białej farby ułatwiającej znalezienie drogi. Krótszy czas na złapanie się krawędzi. Instynkt przetrwania jest wyłączony podczas eksploracji. Ogniska obozowe nie są rozpalone. Poziom trudności zagadek. Lara nie daje żadnych wskazówek. Instynkt przetrwania jest wyłączony. Krótszy czas na reakcję. Poprzednie dwie części przeszłam na normalnym. Stwierdziłam, że jest trochę za łatwo i że tym razem pójdę sobie na trudnym, żeby sobie drobne wyzwanie zrobić. Zresztą to się zaczęło dziać po tym, jak przeszłam Wiedźmina trzeciego na najwyższym poziomie trudności. Jakoś tak mnie już normalny poziom trudności w grach nie ekscytuje, tak? Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać z trudnym poziomem. Z trudnym poziomem. No jeszcze teraz przetrwać te pierwsze 25-30 minut rozgrywki, które już przeszłam dwukrotnie. A nie wiem, zapauzujcie sobie, przeczytajcie, bo ja już to czytałam dwa razy, już mi się nie chce. Tak czy inaczej, ogólnie to jest fikcja, pracowało przy tym wiele ludzi różnych kolorów, ras i grup etnicznych. Pomagali im historykowie i kulturoznawcy i zapraszają do Shadow of the Tomb Raider, więc dzień dobry. For our friend Mike Sherlock. Początek mi się strasznie podobał. Ponieważ ja jestem odzwyczajona od tego, żeby grać na padzie. Dawno, Wiedźmin trzeci był gra na padzie. I odzwyczaiłam się od tego, że mi pad wibruje w rękach. Więc to jest fajne. To jest fajne uczucie. Odtworzyć to. Square Enix. Aż mi przedramiona wibrują. Nie powinnam się tym tak ekscytować. Zwłaszcza przy tym, co się teraz dzieje na ekranie. Brak przedniej szyby raczej jej nie pomoże, ale tak czy inaczej. Dwa dni wcześniej. Johna, jesteś? Ledwo dwa dni wcześniej Lara znowu jest w kłopotach. Już wiem, którym, więc nawet nie czekam. Po prostu nawalam tym przyciskiem. Nie mogę się doczekać, aż gra stanie się znowu dla mnie nieprzewidywalna. Ale przyznam jedno, stęskniłam się za Larą. Lubię jej rozgrywki.
taki dramatyczny moment. Ja tutaj jestem podekscytowana, że możemy znowu grać. Ten wstęp mi się bardzo podoba. Może... poza tym momentem, kiedy ona się tu tak trochę zacina. Chociaż... zapomniałam o tym. Chociaż podejrzewam, że ona się zacięła dlatego, że ja już przestałam ruszać padem. To też jest możliwe. Symbol trójcy. A nie ma to jak taśma izolacyjna, nie? Ona wszystko załatwi. Zresztą nie jestem pewna, czy to nie jest taśma wspinaczkowa, nie izolacyjna, ale... tak czy inaczej. O Jezu. Kotek mi leży na nogach, mi się to przewala z boku na bok. Przyjemnie mi tak jest. Ale tu jest ładnie i gwizdek widzę i widzę, że wy też tak średnio widzicie, więc czekajcie. Troszkę... nie to. Fuck. Co ja tutaj zrobiłam? No, wysokie. Tak chyba miało być. Więc wam... podkręcę trochę jasność. Będzie dobrze? No, powinno być dobrze. Sprawdzę, ja mam troszkę obraz prześwietlony w tym momencie. Ale wy będziecie lepiej widzieć. Johna, wydostałam się. Uważaj, po drodze jest pełno pułapek. Okej. Trójca się jeszcze nie wycofała. Czegoś tam pilnuje. 6 tygodni i nadal nie wiemy, kto dowodzi lokalną komórką trójcy. Rozmawiałem z ludźmi w mieście. Oczekują wizyty ważnego gościa podczas Dia de Muertos. Dnia umarłych? Trzeba mu się przyjrzeć. Hej! Nie rób ty mi takich tych. Akurat tutaj ruchowość znam. Bo już to przeszłam. Ale to powtarzać przez jakiś czas. Jak ładnie. Chodźmy. Johna, udało mi się. Jestem w drodze. Już prawie. Wybacz, że nie poczekałam. Uważaj. Przerażająco to wygląda. A tutaj mamy przepiękny kryształ. Przez którego istnienie musiałam się bawić w tej weftę. Z grafiką. Pewnie i tak się tutaj przytnie. O ty, nawet nie. Jestem zaskoczona. I dumna z siebie. I tutaj mnie cieszy, że ona w końcu robi zdjęcia, bo w poprzednich dwóch grach nie robiła nic. Miała tylko ten swój dziennik, a ja też mam dzienniki i wpisuję w nich różne rzeczy. A tutaj ma zdjęcia, ma rzeczywiście zdjęcia. Znamy zamiary trójcy. Ma jakiś dowód, tak? Dobrze, że były notatki ojca. Na istnienie świątyni, którą zrówna z ziemią. Widziałem, jak zawalił się na ciebie tunel. Mam rzucić okiem na rany? Nie, nic mi nie jest. Powinno się dać zbadać. Co to jest?
To konstelacje. Ta inskrypcja to jakaś zagadka. Różowa ryba. Różowa ryba? I góra ze srebrną koroną. Ale przynajmniej czas temu aparatowi, żeby ostry złapał czy coś. Ale coś tutaj nie gra. Wygląda, że ktoś się uszkodził, może celowo. Trójca dokonała sabotażu? Przeważnie wszystko niszczą. Nie, te uszkodzenia są starsze. Ale kto miałby przy tym grzebać? Lara! Musimy się stąd wydostać! Lara! Nie! Muszę to mieć! No dawaj! Przeszłam ten początek już dwa razy, dopiero teraz mi... ten... się rzuciło w oczy. Ruchy! Ruchy! Sama Lara to nawet zauważyła. Dawaj! Że... to nie Trójca, nie? Bo Trójca wszystko niszczy. Wciąż bym robiła zdjęcia. Więc to musiała być jakaś... Ale nic byś nie robiła. Trzecia grupa? Hej, chcesz się odświeżyć? Przegrupujemy się w kawiarni. Doktor Dominguez ma tam być w nocy. Brzmi nieźle. Spróbuję to rozwiązać. Sprawdzę, czy ta data ma jakiś związek. Dobra. Różowa ryba, góry ze srebrną koroną. Sprawdzę to. Podobno mają w tym barze naprawdę dobre żarcie. Znam kucharza. Nie jestem specjalnie głodna. Co? Po czymś takim? Umieram z głodu. Mógłbym zjeść wieloryba. W sumie jestem trochę głodna. Ale nie, czy to oznacza, że poza Trójcą, Cozumel Meksyk, poza Trójcą pojawi nam się tutaj jakaś trzecia grupa? Bo jesteśmy my, jest Trójca i teraz by była jakaś trzecia grupa, która właśnie uszkodziła ten posąg i podłożyła ładunki wybuchowe, nie? Gwizdek mnie obchodzi, i tak to Lara zniszczyła świątynię. Tam jest. Mamy coś nowego o Domingazie? Niewiele. Nadzoruje tu wykopaliska Trójcy. Ojciec wspominał go w swoim dzienniku. I to nie raz. Jest ekspertem od ruin przedkolonialnych. Mówią, że to równy gość. Pomaga miasteczku. Jak tam noga? Johna, popatrz. To zagadka. To opis drogi. By znaleźć miasto, idź wybrzeżem na południe, póki nie trafisz na różową rybę. Znalazłem coś, co pasuje. To różowe delfiny. Żyją tylko w Amazonce. Dalej idzie to tak. Następnie idź za sercem węża aż do góry ze srebrną koroną. A popatrz na to. To jest konstelacja Hydry, czyli węża. Ta gwiazda jest jej sercem. Wyznacza południowy wschód. Czyli co, południowy wschód od Amazonki? Brazylia? Peru. Peru? No dobra. To ta data z ruin, widzisz? Tu widać uszkodzenia. Ta liczba wygląda jak majańska trzynastka. Ale jeśli to naprawdę jest ósemka, uwzględniając precesję, to... Co? Precesję. Ziemia jest nachylona, więc wraz z upływem czasu gwiazdy pojawiają się na horyzoncie w zupełnie innym miejscu. Rozumiem. W majańskim kalendarzu to 2000 lat różnicy. Wtedy serce węża wskazywało dokładnie na wschód. Więc to dlatego jest w Peru, a nie w Brazylii. Trójca poszukuje w złym miejscu. Dokładnie. Musimy poszukać góry ze srebrną koroną w Peru. Jest tego więcej, coś o jakimś kluczu. Czego poszukuje Trójca w ukrytym mieście? Doktorze? Może klucza? Tak? Gdzie jest? Też to słyszałaś. Sprawdźmy, gdzie pójdzie. Czekaj, chwila. Będziemy rzucać się w oczy. Spróbujmy się wtopić. Dlaczego tylko Lara założyła maskę? Podejrzewam, że to dlatego, że jest bardziej rozpoznawalna od Johny. Są uzbrojeni. Ponoć ściągnęli posiłki. Nie przeszkodzę im. Nie chcę powtórki z ostatniej komórki, którą zdjęliśmy. Wiedzą, że byliśmy w drugim miejscu. Czyli nic z Wolnej Nocki. Gdzie zniknął Dominguez? Nie może być daleko. Musi być gdzieś na dziedzińcu. Tak. Rozejrzyjmy się. Ktoś musi coś wiedzieć. Hej, Sami, jak leci? Dziękuję, Johna. Nie dotykaj tego. To życzenia innych ludzi. Uwierzysz? Przyłapali go na piciu z ofrendy.
O rany. Jestem pewna, że jako dziecko była równie kłopotliwa. Nie trzeba go karać. Tequila to załatwi. Wypił wystarczająco dużo. Zawsze szłam tamtą prawą stroną. Na widok tego jedzenia zaczyna burczeć mi w brzuchu. Powinnaś była coś zjeść. Byłam zbyt podekscytowana. Jak zwykle. Los jóvenes no saben nada de la vida. Tak się mówi. No es mi caso. Tuve una juventud rebelde. Jak twoja noga? Dobrze, kiedy o niej nie myślę. Możemy tutaj coś pogadać? Nie widzę go. Nie przestawajmy szukać. Ja wiem, gdzie on jest. Pamiętam, ale chcę się tutaj rozejrzeć. Bardzo bym chciała się przebiec, nie? Mam tutaj ten instynkt cały. Widzisz go? Nie, nie przestawajmy szukać. Mire, para mi papa. Może mogłabym zapalić jedno dla swojej matki. Właściwie to nie lubię tłoku. Wolisz burzową gwardię czy nieśmiertelny? Nie, tu mi dobrze. Johna jest przyjacielem Elary, nie? To pracuj, ja ci nie przeszkadzam, ja cię tylko okradam. Zdecydowanie zrobiłeś na tubylcach wrażenie. Podoba mi się tutaj. Dobrzy ludzie. Johna, jest przy bramie. Widzę go. Posłuchaj, pilnuj, żeby mnie nikt nie śledził. Mogę pokonać tę ścianę inaczej. Zajmę się tymi kolesiami. Czołem, panowie, jak leci? Dobrze. Nie wolno ci iść dalej. Podobno trwa jakaś szalona fiesta z laskami, które mają na twarzach wymalowane czachy. Wiecie coś o tym? To nie dla turystów. Maria mnie zaprosiła, znacie ją? To moja kuzynka. Moja abuela się urodziła, panie świecie. Chciałem złożyć jej ofiarę, czy to tam się u was robi z tymi kosami. Dobra, wiecie co? Chyba jesteście zajęci. Nie będę wam dłużej przeszkadzał. Róbcie swoje. Dziękuję za służbę i bezpieczeństwo. Nara. Johna, jestem w środku. Dobrze. Przy bramie nie było wcześniej tych strażników. Dominguez musi coś podejrzewać. Przepraszam. No, widzę go. Czas iść w jego stronę. O! Nie zauważyłem tego wcześniej. Lekarstwo! Nawiązaliście kontakt z radą, dowódco? Tak jest. Nawet po tej kompromitacji w Brazylii nikt w organizacji nie kwestionuje pańskiego przywództwa. Zaszliśmy za daleko, żeby odpuścić. Tak jest. Są gotowi na wszystko. Czyli byli już w Brazylii, tak? Nunca tuvimos nuestra luna de miel. Moje kondolencje. Quizás haga el viaje por mi cuenta. Oj, nie myśl tak depresyjnie. Znaczy, to nie fajnie, że żona ci umarła zanim mieliście nawet pierwszą rocznicę ślubu, ale... Bez przesady. Johna, Dominguez nie dowodzi tylko tą komórką. Chyba dowodzi całą trójcą. Musimy uważać. Nara. Tak, tak, słyszałam. Co ci się stało? Disculpe, señorita. Moja wina. O, tam jest. Ktoś odpalił pułapkę przy pierwszym wykopalisku. Pewnie Croft. Czekaj. Co jest? Chcę mieć potwierdzenie, dowódco. Koniec zgadywania. A nie, to oni zostawili tą pułapkę. Dopilnuję, żeby potwierdzili to wzrokowo. A jednak co? Johna, mogli mnie zauważyć. Spróbuję boczną uliczką. Znajdę inną drogę. Nie słuchaj jej, Pablo.
Robię najlepsze carnitas w okolicy. Każdy. Doktorze, tylu to pańskich ludzi. Nigdy nie można być zbyt ostrożnym. Jesteś bardzo łaskawa. Dziękuję. Powinniśmy iść. Byłbym z ciebie dumny, kochanie. Strasznie mnie męczy to takie powolne chodzenie. Dominguez chce potwierdzenia, że Croft tu jest. Masz zdjęcie. Kobieta, rasa biała, po 20. Dotarło. Dobrze. Więc? Znajdą ją. Dobrze. Nie chcę, żeby ktokolwiek tam wchodził. Lara jest dość młoda. Po 20 dopiero. No w sumie czuję jej pierwsze wyprawy, nie? Tam w... starej. Ej, wynoś się z mojego biura. Przepraszam. Tylko zamknij za sobą drzwi. W porządku. Lo siento! Nic się nie stało. Biegnij, baw się. To, co znaleźliśmy, nie przypomina niczego, co byśmy znali. Klucz do kolejnej fazy naszego planu. Jeżeli to jest to, będziemy gotowi. W tamtej, w starszej wersji Lara była już... ogarniętym archeologiem, nie? Johna, weszli na teren wykopalisk. Jest ogrodzony, a przy bramie stoi strażnik. Znajdę inną drogę do środka. Znalazłem dobre miejsce. Będę obserwował okolice. Wiem mniej więcej, w którą stronę iść, więc się nie będę nawet... ograniczać. Teraz zdejmujesz plecak, a nie jak trzeba było przejść przez, przez ten wąski otwór. W tych ruinach musi być tego więcej. Piramida Majów. Wewnątrz jakiejś jaskini. Bierzcie go w ruiny. To powinno wystarczyć, żeby nikt nic nie usłyszał. Nie, nie, proszę. Nie utrudniaj bardziej niż to jest konieczne. To twoja wina. Załatw się to już. Mamy jak najszybciej wracać. Ostatnie słowo. Chwila, chwila. Jestem urzędnikiem państwowym. Mam prawo tu przebywać. Wystarczy. Panie archeologu prowadzący, pański kontrakt został rozwiązany. Proszę nie. Mam pieniądze. Nie skrzywdzę cię. Pracujesz dla Trójcy. Co odnaleźli? Od wielu lat szukali tego wejścia do świątyni. Dzisiaj znaleźli. Muszę ostrzec siostrę. Jest już w drodze. Chcieli się po prostu pozbyć niewygodnych świadków. Trójca właśnie próbowała zabić lokalnego archeologa. O Boże. Muszę dowiedzieć się, czego szukają. Ty się lepiej pilnuj, to też jesteś archeologiem, babo. Jurur, wszystkie oddziały, przygotować się do operacji Zmrok. Okej, to jest dużo... rzeczy, które chcę pozbierać. Między innymi ze względu na... na to, że prawdopodobnie będą mi potrzebne do wytwarzania rzeczy. Ale również dlatego, że... daje mi to experience. Który mi się teraz bardzo przyda. Się zastanawiam, gdzie... O, tu jest jeszcze. Się zastanawiam, gdzie mam zakończyć ten odcinek. Ale zakończę go, myślę, tam, gdzie zakończyłam moje drugie przejście, więc ten odcinek będzie nieco dłuższy. Znam tę sylwetkę. To Ishel, bogini pełni księżyca. O, a to Shakshel, księżyc w Nowiu. Jest tu jakiś napis.
Szak Shell, klucz znajduje się poza zasięgiem jej wzroku. Klucz? To tutaj. Wejście musi być tam na dole. Czacha, nie? Muszę pójść na dół. Dobra, to powinno zadziałać. Kurde, jak tu ładnie. Jest tu coś? Nie ma nic. Tak się zastanawiam, bo wpadłam teraz na pomysł, który zastosuję. W porządku. Tu Rourke. Chcę, żeby teren został jak najszybciej zabezpieczony. Kiedy przyjedzie doktor Dominguez, wchodzimy wszyscy razem. A mianowicie, że pierwszy odcinek serii będę też robić godzinny. No, to by było niebezpieczne. Jak wielkie umiejętności wspinaczkowe ona musi posiadać, żeby móc sobie tak po prostu biegać, nie? Wszystkie jednostki, pełna gotowość. Doktor Dominguez idzie na dół. Cholera, muszę się śpieszyć. Wiecie, to jedna rzecz. To jedna rzecz być pewnym swego. Poradzę sobie. A całkowicie inna. Mieć ogromne umiejętności. A tego typu... Patrzę na tę jaskinię. Ich. Spinaczki wymagają ogromu umiejętności. To tutaj. Nie to. Okej, okay. Mamy pistolet. Jonah, dużo broni. Chodź do jaskini. Możemy stracić łączność. Przyjąłem. Będę miał tu oko na trójce. Mamy dużo broni, co mnie ciekawi, kiedy ta broń zniknie, nie? Prawdopodobnie wtedy, kiedy będziemy spadać z samolotem skądś. Ta jaskinia wygląda, jakby większość czasu stała w niej woda. Taka zastała woda jest bardzo niebezpieczna i niezdrowa. Przedstawienie majańskiej wędrówki. Ten dokument opisuje jakąś wędrówkę lub pielgrzymkę Majów. Wygląda na to, że nieśli bardzo ważny obiekt i szli na południe, do źródła różowych ryb. To Amazonka, jak mówił Johna. Okej. A wyżłobienia na tym majańskim monolicie są zbyt wytarte, żeby można było coś odczytać. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli ulepszać swoich umiejętności językowych w tym tej części. Bo poprzedniej to było naprawdę irytujące. Jezu, baba, ale ty masz siłę. W porządku. A no tak. Ich. Masa szczurów. Co to za miejsce? Parkour.
cele. Mam jakieś podziemne więzienie czy coś? Nagrywam to w środku dnia. I mi słońce świeci w monitor. Znaczy nie świeci, ogólnie w pokoju jest jasno. To miejsce jest ciemne. Okej, tu jest dużo wody i pływania. Podejrzewam, że mam iść tam w dół, nie? Znaczy, w pewnym momencie mam iść tam w dół. Mam mapę. Kolejna cela. O! Jest tu gdzieś jakieś miejsce, po którym się mogę wspiąć? Tam na górę? Czyli tutaj nie mogę się na razie udać. Ten prekolumbijski ceramiczny słoik przedstawia dwóch bogów w trakcie rozmowy. Nie mogę rozszyfrować glifów znajdujących się między nimi. Pachnie jakoś grzybowo. Jak daleko? A, tak daleko jest w stanie odsunąć. I tak blisko przybliżyć. No, ogólnie wazonik fajny, nie? Okej, tu możemy spaść. Co mnie niekoniecznie jakoś bardzo ekscytuje. Okej. Przyciśniesz się? A to był ten. Węgorze. Fajny motyw. Chuj. Nie wiem, czy węgorze by tak zaatakowały. Nie panikuj. To 28 dni. Okej. To jest dopiero napięcie. Czy być zaimponowana tym, co Lara wyczynia, czy po prostu bać się o jej bezpieczeństwo, bo to jest takie troszkę... Muszę znaleźć świątynię, której szuka Dominguez. To jest takie troszkę... Ha! To jest... O!
Fajnie. Że nam to znalazło. Tutaj nie przejdę, bo jest... Okej. Okay. Potrzebne mi są lepsze liny. Dobra, niech będzie. Chodźmy więc dalej. Nie, tak prawie przed nosem, nie? W dół czy do góry? Pokażesz mi tu nic ciekawego? Nie, tutaj jest po prostu otchłań. Do spadnięcia. Johna? Udało mi się. Jestem w podziemnej świątyni. Dobra. O, rany. Nie jest dobrze. Lara, trójca przebija się ładunkami do środka. Czuję. To wywołuje wstrząsy. Mamy tu piramidę. Zamierzam wejść na jej szczyt. Fajne elementy wspinaczkowe. A jeśli się nie zorientowaliście, to już jest ten fragment, którego nie znam. Dobrze. Mam tu kilka platform, dzięki którym mogłabym dotrzeć na górę. Szukam czegoś, żeby je dociążyć. Coś przerywa. Widzę jakiś ruch. Podejdę bliżej. Nie komplikuj sobie życie za bardzo, Johna, co? Okej. Okay. Rozumiem, że to może być jedna z tych platform. Znaczy jedno z tych dociążeń do platform. To się mogło skończyć niefajnie. Tak tam spróbuję wskoczyć. Nie wiem, czy tam coś jest, ale i tak tam spróbuję wskoczyć. Budzi się we mnie odkrywca. No właśnie. Złoto. Ty, zaraz, to tu jest system handlu? Jezu, jak się ta gra rozwija. O, Lara! Okej. Panno Croft spadnie, to jest wariat. Coś tam jest. Widzę, że się świeci. Nie to. Mapy tylko. Pokaż. Płaskorzeźba. Jak do niej mogę dojść? A to jest ta płaskorzeźba.
Godni zostaną złożeni w ofierze czerwonej bogini, tej od ubywającego księżyca i tej od przybywającego księżyca, babce wszystkich, odbierającej życie i rodzącej. Hmm. Okej, to była chyba dobra decyzja. Musimy to jakoś rozwalić. Możemy to w ogóle przeciąć. Kurde, nie to, przestań machać tym nunczakiem. Wiem, że to moja wina, ale przestań. W ostatniej chwili. Piętnaście pedeków, super. A mnie bardziej interesuje, co się tutaj kryje w tym wszystkim. Tam był dokument, którego nie znalazłam. To mi się bardzo nie podoba. Szlak! Przestraszyły mnie te nietoperze! Już zebraliśmy tą skrzynkę, dobra. Teraz muszę się bardziej interesować tym, co się dzieje w grze. Niż tym, co się dzieje. Znaczy tym, co się dzieje przy mnie, niż tym, co się dzieje poza Larą. Johna? Tak, jestem. Johna, tu jest jakieś malowidło. Zdjęcia, rób zdjęcia. Widać na nim skrzynię. Napis mówi: srebrna skrzynia Ischel. To ono musi być w ukrytym mieście.
To jest majański mit. Wynika z niego, że skrzynia przywoła boga Kukulkana. Bóg stworzenia. To właśnie o to chodzi, Trójcy. Jest tego więcej. To wygląda jak seria kataklizmów. Tsunami, burza, trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu. Ładny mi Bóg stworzenia. Zgodnie z wierzeniami Majów, Kukulkan jest bogiem stworzenia i zniszczenia. To wygląda jak gwiazdozbiór Hydry. Tyle tylko, że gwiazdy ułożone są jakoś inaczej. Znalazłam sztylet. Jest na nim jakaś inskrypcja. Klucz do serca i szczel otwiera oczyszczenie. To nie może trafić w ręce Trójcy. Trzeba to przemyśleć. Cholera. Lara, w twoją stronę idą strażnicy Trójcy. Zapoczątkowałaś powrócenie Kukulkana. Jonah, właź wyżej. O nie, zabrałaś go, prawda? Szybciej. Są już w drodze. To. Doktor Dominguez i reszta. Wygląda na to, że znaleźliśmy to, czego szukamy. Wspaniale. W takim razie to początek oblężenia. Tak, właśnie dlatego wezwaliśmy posiłki. Nie. Rury? Tak, słyszałem, dobra? Dominguez przyjdzie dziś w nocy, rozumiem. Mówię ci tylko, że deszcz zaleje. A myślisz, że co ja kurwa robię? Sprawdzam właśnie pompę do wody. Dobra, dopilnujmy, żeby wszystko było tu dopięte na ostatni guzik. Jak ci idzie z tą pompą? Skończyłeś już z tą pompą? Nie mam mowy, żebym stąd wyszła. Pomóż mi przygotować te światła. Operacja Zmrok została rozpoczęta. Żaden miejscowy nie może opuścić terenu żywy. Oj, kurwa! Zaplanowaliśmy to sobie. Dopilnujcie perymetru. Jak myślisz, co tam jest? Nie wiem, ale odczyty są kompletnie odjechane. Dopilnujmy, żeby teren był zabezpieczony, kiedy przyjedzie Rur. Będziemy gotowi. Nadchodzą inspektorzy, szykujcie się. No, kogo mi tu poświetla na czerwono, ha? Się naprawię to. To trwa zdecydowanie za długo. Jeśli Dominguez będzie musiał na nas czekać, zrobi się nieciekawie. Co się dzieje przy bramie? Archeolodzy są na miejscu. Już? Tak. Operacja Zmrok realizowana jest lepiej niż zakładaliśmy. Ruszam do kolejnego sektora. Pójdę sprawdzić, co to było. Przyjąłem.
dawaj. Strasznie mi się to kojarzy z Assassin's Creedem. No dawaj, dawaj. Nie cierpię tego. W ogóle chciałam zauważyć, że Lara się rozkręciła, jeśli chodzi o zabijanie wszystkich. Tak, od wieków próbowali tu ustalić nasze zamiary. Cóż, dowiedzieli się tej nocy. Mam nadzieję, że byli zadowoleni. Tak, te dupki powinny były pilnować swojego nosa. Baza, tu dowódca oddziału Gamma. Gdzie nasze wsparcie? Nie wciskaj mi kitu. Teren zabezpieczony, ale potrzebujemy osłony. Na pewno ktoś coś słyszał. Druga część planu. Mówimy miejscowym, że zastrzeliliśmy wściekłego kota i sprawdzamy, czy nie ma ich tu więcej. Gramy na zwłokę, ile się da. Baza, wasz sygnał jest słaby i niewyraźny. Baza! Baza, zgłoś się, odbiór! Postaram się ich zdjąć wszystkich na cichacza. Jezus Maria, jaki zabójca. Dobra, ten się nawet nie obraca. Baza, wasz sygnał jest słaby i niewyraźny. Baza. Ej, ta bomba jest już gotowa? Dominguez jest już w drodze. Odbierz w końcu. Potrzebuję potwierdzenia, że padły kolejne strzały. Odbiór. Nie padły żadne strzały, o co ci chodzi? Widzimy cel! To Croft! Atakować! A, szlak. Domingas chce wziąć ją żywce! Zabija naszych! Kurwa! Przyjąłem! Widzę cel! Zawsze nie widziałem. Au! Auć! No, dorwali mnie. Szlak. Ahaha! Masz ostatnią szansę, żeby się poddać. Tak się chujowo celuje na padzie. Mam nadzieję, że to już wszyscy. Ja też.
Podejrzewam, że jakbym się postarała, ich tutaj wszystkich ominęła. Ja się nie postarałam, więc gwizdek. Jest tu coś? Nic nie widzę. Rozejrzyjmy się jeszcze. O, tutaj jeszcze tego kawałka nie było. No właśnie. Max. To jest tutaj jakiś limit? Najwyraźniej. A! Dobra, musimy się stąd wydostać. Tędy mnie do mnie wypuszczą, co? Po tym się nie wyspnę. No dajesz! Tędy mam wejść? Jezu, jaki ty masz parę w łapach. Tam jest! Stój! Nie rób jej krzywdy. Nasze spotkanie miało być silne. Ciekawiła mnie twoja praca. Bo trójca zawsze jest ciekawa. Klucz, Jackson. To dlatego poświęciłem całe życie. Gdzie jest skrzynia Isichel? Powiedz mi. W bezpiecznym miejscu. Nie masz jej? Nigdy nie myślałem, że mogłabyś go wziąć. Ten klucz ze skrzynią pozwolą stworzyć świat na nowo, bez słabości i zła. I z pewnością bez tego... A bez srebrnej skrzyni... będzie apokalipsa. Śmierć słońca. Kłamiesz. Laro... czułaś to, gdy podniosłaś klucz? Wstrząsy są częste. Ale tsunami nadchodzi, a to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Zrobiłbyś to samo! Może... tak. Lecz biorąc klucz, wprawiłaś w ruch apokalipsę. Rozumiesz, że dojdzie przez ciebie do tragedii? Zaczęło się oczyszczanie. A moim obowiązkiem jest to powstrzymać, nim nas zniszczy.
Ahaha! A dobra, teraz ja steruję. Uhuhuhu. No można się nie fajnie nadziać na te dynksy. Jak się nie uważa. No nie fajnie. Nawalam tym X-em, ale kurde. Miałam zamiar prowadzić przez całą rozgrywkę jakiś inteligentny komentarz. Gdzie mam płynąć? A, tu. A jestem za bardzo zajęta tym, co się dzieje w grze. Ale fajnie, ale mi się podoba. A! Szlak. Sorry. Myślałam, że się złapię. A, od nowa. No dobra. Nie jestem jakoś specjalnie zła. Tak! No co jest? Dobrze skoczyłam. Jeszcze raz. Przejdę to. Jak rozpętać powódź? Fajne osiągnięcie. Znaczy ja się śmieję troszkę, ale kurde, Lara to wszystko spowodowała. Tym razem ten przeniosła się na poziom wyżej, nie niszczy tylko świątynię, ale całe jej miasto. Jonah!
Martwiłem się. Zawiodłam. Gorzej. To znaczy? Dominguez ma teraz sztylet. Straciłam go. Po tym wszystkim, co przeszedł mój ojciec, oddałam Trójce dokładnie to, czego chcieli. Użyję skrzyni i noża, by stworzyć świat od nowa. Jak stworzyć od nowa? Nie wiem. On myśli, że może pozbyć się grzechu i słabości. Ten człowiek, my musimy go powstrzymać. To wszystko moja wina. Coś wymyślimy, okej? Okay? Obiecuję. Nie. Musimy dotrzeć do ukrytego miasta przed Trójcą i znaleźć srebrną skrzynię. Okej. Okay. Najpierw przeniesiemy ich w bezpieczne miejsce i zajmiemy się skrzynią. Nie, nikt nie będzie bezpieczny, jeśli dotrze do skrzyni pierwszy. Ja muszę iść. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Nie możesz wiedzieć, czy to twoja wina, Laro. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Ci ludzie nas potrzebują. Zróbmy coś dobrego teraz. Poza tym, czym mamy się kierować? Zagadką? Różowa ryba i srebrne korony to trochę za mało, żeby dostać się do ukrytego miasta. Chcę pomóc tym ludziom. A potem znajdę samolot. No masakra. Podoba mi się ta gra. Podoba mi się, jak się toczy. Amazonka Peru. Rozumiem, że Lara ustąpiła i postanowiła pomóc ludziom. Zdaje się, że szukamy góry wulkanicznej. Srebrna korona to pewnie kłęby obłoków. Nie mogę przestać myśleć o tamtych ludziach. Wszystko stracili. Zagadka mówi, idź za sercem węża do góry w srebrnej koronie, gdzie obradują bliźniaczki. Ciekawe, czym one są. Ta burza źle wygląda. To tylko deszcz. Skupmy się na tej górze w chmurach. Góra w chmurach. Gdy ją znajdziemy, skąd pewność, że to ta? Przeczucie? To jedyna poszlaka. Z malowidła wynika, że to nie koniec nieszczęść. Pomożemy im, jeśli zakończymy to i powstrzymamy Trójcę. Dobra. Ale skąd to wiemy? Johna, to co poczułam, gdy wzięłam sztylet. Chodzi o wstrząsy i tsunami. To coś jeszcze. Zdawało mi się, że coś obudziłam. Tego wiem, bożka, nie? Wygodne. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, ale musisz mi zaufać. Musimy sobie ufać. Johna to jedyny przyjaciel Lary chyba, nie? Hej. Chyba coś tu znalazłem. Naprawdę? Jest. Źle wygląda ta burza. Nie lepiej wrócić rano? Jesteśmy już blisko. Trójca też by się nie bała turbulencji. Nie, Lara jest po prostu wariatką. Jest gdzie wylądować? Ja mogę was posadzić blisko Kugłokiaku. Ląduj. Thank you.
Gra czy kamienie? Co ty wybradasz? Za chwilę wyrównam! To mi się podobało. Fajne przejście. Ale jak się tylko trochę uspokoi, to będziemy tu kończyć odcinek. Kurde, godzina 20. No, 16. Uła. Kobieta nie ma chwili spokoju. Dobra, tak jak mówiłam, jak się tylko uspokoi, będziemy kończyć w tym odcinku. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał ten pierwszy odcinek. I w ogóle, co myślicie o tym, żeby robić pierwsze odcinki z serii właśnie takie długie? Bo kolejny odcinek już będzie 25 do 30 minut. Nie będę tak przedłużać. Chciałam po prostu zobaczyć, jak to wyniknie w tym momencie, jak to będzie wyglądać, jak to się przyjmie wśród was. Więc zobaczymy. Na razie to było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Pójdziemy dalej, przejdziemy przez dżunglę z Larą w kolejnych odcinkach. A na razie to by było na tyle. Dziękuję i do usłyszenia ponownie. Na razie.